Witajcie z tej strony, znowu Starkey i widzimy się oczywiście w Ori and the Will of the Wisps. Jednak dzisiaj mówię, można powiedzieć, to części ze smutkiem, gdyż już ponad połowa gry za nami. Nie wiem, czy jest to cała gra, czy tylko fabuła, więc no nie mogę powiedzieć, wiecie, tak dosadnie, że o, jaka szkoda, czy wow, już nam się udało. No ale rozumiecie, połowa, tak czy siak. Ale żeby się tym nie przejmować jakoś wielce czy coś, podjąłem decyzję, że na pewno będę chciał poznajdywać wszystkie znajdźki, wszystko co się da, i rozumiecie, grę wystuprocentować jak się tylko da. No, nie wykluczam, że nawet oznacza to, że wcześniej czy później zobaczymy się w hard mode, żeby tylko zobaczyć, jaka jest różnica, i przejść go, bo za to chyba też jest achievement, jeśli się nie mylę. No, jak zwykle nie w formie jestem, ale dzisiaj to jest w sumie po prostu moja lama. Nie ma żadnej wielkiej tajemnicy czy coś. W sumie po co idę tędy? Łatwiej byłoby iść górą przez ten punkt zapisu i w ogóle. A jakoś i tak się męczę tędy. Albo właśnie w ogóle iść przez teleportację, a nie trasą. Dobra, wiecie co? Lepiej to już zrobię w ten sposób od razu, a nie będę jeszcze bardziej się pogrążał. No, tak więc jakoś to jest. I tak, trzeba się dostać tutaj. Tylko da się jakoś sprawdzić, ile mam ze sobą kamieni? Pewnie nie. No dobra, mniejsza z tym. Najpierw tutaj. I teraz tak. Oddajemy czapkę, nasiono i ewentualnie jeszcze jakieś tam nowe rzeczy robimy, które da się tutaj zrobić. A potem lecimy w nowe miejsce. I tak szczerze myślę, że może najlepiej byłoby, gdyby było to miejsce co całe, w którym pierwszy raz spotkaliśmy krzyk, czy jakoś tak, wrzask, nie krzyk, dobra. Cztery, czyli dwóch jeszcze brakuje, dobra. I tak lecimy oddać czapkę, tylko jeszcze co on tutaj ma do powiedzenia? Aha. Dobra. Lampion. Nawet wiem, kto będzie potrzebował światła, więc... No w sumie udało się idealnie. Czyli to idzie tutaj? Ej, chyba że... W ten sposób można oświetlać. Nie. To nie pomoże z wejściem do tej jaskini. Niestety nie. Czyli światła potrzebuje ktoś inny. Pewnie w jakimś ciemnym miejscu w takim razie. Znajdziecie jakaś kolejna lokacja. Dobra. Niestety to się nie udało w takim razie. I w ogóle patrzcie, co jest... Już większość przedmiotów związanych z misjami zebranych przez nas. No, jeszcze oczywiście parę zostało na pewno, ale większość jest. Dobra. W takim wypadku teraz musimy dostarczyć nasiono, jeśli się nie mylę. Jak już dostarczymy nasiono, to potem... W sumie zostało nam coś tu jeszcze? Wyskakiwajka. Żebym miał teraz dostęp do tych miejsc, o których myślałem wcześniej. Wow. Tak, chyba właśnie mam dostęp tam, gdzie myślałem.
Więc to takie bardzo fajne, jak tak się widzi. To właśnie bardzo fajnie jest to zobrazowane, jak teraz jest ta ewolucja, można powiedzieć, naszego miejsca. A temu co? Gadam z nim? Aha, dobra, było już. No i teraz tutaj można wskoczyć, tylko co to zmienia, jak ja już miałem wszystko, co jest potrzebne, żeby tutaj wleść? W sumie mnie to nic nie zmienia. Ale przynajmniej są wyskakiwajki. Dobra, czyli wiem, jak się dostać przynajmniej tam wyżej. Dobra, czyli bardziej płasko trzeba to rzucić. No, czy wy to widzicie? Nie, ja chyba nie dam rady. Chyba, że z tej strony. I teraz po prostu. No, za stromo. Serio. No, nie zdążyłem. Widzicie, jakie rama. Ja powiem wam szczerze, nie chcę się poddać, bo ja tam widzę kamienia. A kamień oznacza może coś ciekawego, może w sumie nic przydatnego. No nareszcie. I światełko. I tam wyżej coś jeszcze jest. Fajne. Czyli chyba dobrego miałem tego nosa. Aha. Dobra. Czyli to tam właśnie wyżej jest kamień. Dobra. W takim wypadku poproszę windę. Dobra. Jeszcze raz i mamy kamienia. Łowca nagród. Wrogowie odpuszczają więcej blasku, ale mają więcej zdrowia. I tak z tego rzadko korzystam, więc niech będzie. Więcej pieniądzów kosztem tego, że mają trochę więcej zdrowia. Jak najbardziej, moim zdaniem, uczciwa wymiana. Nie wiem, czemu tam jest to pokazane, ale mniejsza o to. W ogóle tutaj też coś niby miało jeszcze być. Nie, może nawet się już dowiemy co. Bo co by to nie było, raczej dzięki temu, że mamy możliwości podróżowania dużo bardziej swobodnego, powinniśmy to być w stanie odkryć. Może to jest jednak w chałupie? Ja chyba w chałupie. Dobra, to idziemy. I tutaj niby coś jeszcze jest. Nie wiem, może jak rzucę tym czymś, to się coś zrobi. Albo to jest jakieś oznaczenie, którego nie rozumiem. No i 80% swoją drogą tej lokacji już mamy zwiedzone, więc jest w sumie dobrze. Chociaż tak naprawdę nie jestem przekonany, czy to 80% oznacza znaleźć 80% rzeczy, czy zrobić 80% wszystkiego, co dało się zrobić. Nic nowego. Ty też nic nowego. I w sumie ją spotkaliśmy. Daliśmy jej zupę, chociaż nawet nie pogadaliśmy z nią wcześniej, dobra. Nawet się nie będę przejmował tamtym jełopem. Rozpalamy wszystko. No i pora przepływać. Po co to tutaj było? Kolejny kamień, no tak.
Przekształcanie obrażeń walki wręcz na energię. Wiecie co, nie, no to jest aż takie fajne, że szkoda byłoby coś z tego nie zrezygnować, znaczy ten właśnie zrezygnować. Może i wiecie, no nie będę tego często używał, uznając życie, ale niech i tak będzie. Chciałbym tylko zobaczyć, jak to będzie z zastosowaniem energii. Dobra. Po jednym ataku dostaję trochę, dobra. Nie będzie to szybkie odzyskiwanie, ale miarowe i to się liczy najbardziej. W sumie sobie uświadomiłem, że mogłem chyba tej zupą wystrzelić też. Ja mogłem wystrzelić tą zupą. Chociaż nie wiem, czy tak szczerze to było z jakimkolwiek sensem. No, ale dobra. Tak czy siak, udało się już chyba wszystko. Tylko dalej nie wiem, czemu ta lokacja jest wyszarzona. Nie, ja to muszę sprawdzić. Wiem, że tak się kręcę bez celu i w ogóle, no ale... Ja już naprawdę nie wiem, czemu to jest wyszarzone i... A dobra, Jezu, ja jestem idiotą. Przecież tam był ten blok głupi, śnieżny czy coś takiego. Okej, mniejsza o to. Tym razem może spróbujmy tutaj przejść, jeśli się jakoś być dało. Chcę znaleźć wszystkie możliwości. Możliwe, że właśnie teraz już mogę tutaj wleźć w końcu. A jeśli nie, to w sumie... No właśnie, jeśli nie, to w sumie tak dużo nie stracę na tym. I w sumie zdaje też to miejsce, w którym ani razu nie byłem. Coś mnie się wydaje, że już powinienem móc je odwiedzić. Więc tak. Tylko... Żeby tam się dostać, to muszę jak najwyżej się... Aha. Dobra. Dobra, to jest proste. Tak, teraz już to było bardzo proste, tylko... Okej, dobra, nawet chyba już wiem, co trzeba będzie zrobić. Nie pióro. No właśnie. Czy Ori właśnie zmarnował energię, a nie rzucił pociskiem? No cóż, teraz może przynajmniej... Nie, dobra, to nie ma sensu. Raczej pójdę tam kiedy indziej. Widać, że mógłbym, gdybym się wysilił, ale czy jest to w ogóle warte tego wszystkiego? O, proszę. Coś tu się zmieniło. Zdecydowanie. Albo przejście było tu ciągle, ja byłem ślepy i dlatego go nie zauważyłem. Chociaż obstawiam, że się pozmieniało się. W sumie można powiedzieć, że wręcz już nareszcie. Dobra, tylko tutaj jest dalej 83% i w sumie nawet wiem czemu. Coś mi się wydaje, że woda też mogłaby skrywać jakieś sekrety tutaj. A jednak ją trochę zaniedbano. A no tak. Stary trik też z pierwszego Oriego. W sumie tam niżej też coś mogło być. No ale dobra. Serio? Ta blokada też magicznym trafem znikła? Dobra. Ja już chyba przestaję... A nie, dobra, jest blokada. W takim też wypadku... Otworzymy... Czemu by nie?
Nie wiem, czy będzie większy sens tego, wiecie, patrząc na to, że znajdziecie, chciałbym wszystko już zaliczyć od razu. Ale kto wie, może jednak jeszcze tu kiedyś powrócę z jakiegoś... z jakimś większym, ważniejszym celem, więc... A nóż, widelec się okaże, że będzie to jeszcze potrzebne do czegoś kiedyś... I co, co aktywuje? Kolejny wyścig. Wiecie co, nie no, te wyścigi fajna rzecz, ale ja nie mam do nich cierpliwości chyba. Walki, eksploracje, zagadki, to wszystko jak najbardziej, ale wyścigi? Nie moja liga. Oczywiście, jeśli będę już 100% grę, to 100% jest 100%, więc... Nie ma, nie chcę się i będę musiał to zrobić, wcześniej czy później. Ale na obecny moment to... Może lepiej, żebym... Nie męczył się z tym aż tak bardzo. I w ogóle patrząc na sytuację, która tu może zaistnieć... czyli pominam tu kamienia, dobra. Wrócimy się spokojnie. No ale kontynuując, patrząc na sytuację, która tu może zaistnieć... to lepiej wyłączę. I w sumie nie wiem, czy brawurę, żeby szybciej ich unicestwiać, czy wytrwałość. W sumie spróbuję z brawurą. Tylko jako moc nie wezmę tego, a właśnie... piorun, bo jednak... gorszych wrogów będę mógł jednym piorunem wykończyć z nędz życia. O, tak jak teraz. No właśnie. O, i coś się pojawiło? No. Znowu skakacz? No i właśnie od takich rzeczy mam błyskawice. Serio? To tyle? I kolejne miejsce na kamień. Dobra. Tak czy jak wyłączamy. I co by tutaj zarzucić? W sumie to by było fajnie ulepszyć to porządnie. Chyba to niech będzie tak dla bezpieczeństwa. Dobra, więc zaliczone. Nie ukrywam, spodziewałem się większych trudności. Te trudności to może być dobre słowo. Tak, dobra słowa. Dobre słowo. W mózgu nie wymyślasz naprawdę nowych, dziwnych słów. Bo i tak nikomu to niepotrzebne. Aha, czyli kamień jest gdzieś tutaj. Może jest w wodzie, chociaż... ja wiem. W sumie najgorsze jest to, że niby tu jest kamień, a nigdzie nic nie widać. Chociaż dobra, wiem. Już wiem, gdzie on będzie. Taki oczywisty. Niestety dopiero piąte. Ja w sumie piąta ruda, bo wiem, że to kamienie nie są. Kamienie to są te moje szkile. No ale ja nazywam wszystko po swojemu, więc... Dla mnie kamień to kamień i kamień to umiejętność. W sensie kamień to metal i metal to kamień to umiejętność. Dobra. W ogóle co tutaj mamy? Kolejne światło. Liczyłem na więcej. Ale nie ukrywam, nawet takie światełko potrafi cieszyć. Patrząc na to, że mam 2000, to w sumie mógłbym chyba wykupić ulepszenia map, żeby widzieć więcej. Ori, serio. Fragment zdrowia. Kolejny. 91% lokacji. Właśnie, mamy jakąś 100%? W źródle też wszystkiego nie odnalazłem. Pewnie głównie przez ten wyścig. I to miejsce może? Atramentowe moczary. Też nie mam 100%. Na źródlanych mam 80 parę. Na odmęcie kwoloka mam prawie wszystko, ale no tutaj brakuje czegoś. W milczącym lasie mam... lesie mam strasznie mało. Ale wiecie, wszystko z czasem. Dobra. W sumie co ja chciałem. Ja tam nie byłem? Czy co, że dalej
pogłoska tutaj jest. Nie, aż muszę to sprawdzić. Bo trochę dziwnie mi się to wydaje, że dalej to istnieje, a niby nie istnieje. Chociaż dobra, źle trochę to podsumowałem, że niby tam nie byłem, jak mi się wydaje, że byłem. Nie no, widzicie, byłem. Chociaż jak już to jest, to sprawdzę, może co się stanie, jeśli bym wygrał z tym jeszcze raz. Bramka się świeci tak czy siak, więc może nagroda będzie jakaś ciekawsza, inna. Albo będzie to coś na zasadzie powtórki z rozrywki i nic więcej. Nieźle. Czyli to w sumie 35% obrażeń nie było mi do niczego potrzebne tak naprawdę. Jak tak patrzę. Wow. Mógł sobie nawet zrobić challenge, żeby nie dotykać ziemi podczas tej bitwy i powinien dać radę. Ale nie, nie będę się aż tak myślał i dobrze, myślałem, że będzie tylko światło. Nie wiem, czy to się wcześniej też tak paliło, ale już wolę nie sprawdzać, bo widzę, że nic się nie zmienia. Proszę, a opuszczoną norę mam na 100%. Tak więc przynajmniej wiem, że tutaj nic nie pominąłem. Dobra, to chyba nie ma sensu dalej łazić po tych miejscach. A tu? O, stoi, mam 88%. Czyli trzeba będzie jeszcze pozwiedzać, ale to na spokojnie. Na razie wracamy do... w sumie... sprzedawcy kamieni. No i u niego musimy ogarnąć parę rzeczy, czyli głównie poulepszać. Chociaż... najpierw może zobaczę, jak tam z bronią, jeśli chodzi o ulepszenia, bo z tego, co się orientuję, te ulepszenia broni mogą dodawać dosyć ciekawe nowe właściwości. On tu był w ogóle? Aha. Mhm. Dobra. Teraz w ogóle zobaczmy, jakie są te zmiany. No. My z tego nawet nie korzystam. Jakoś tak nie czuję, żeby te ulepszenia były, przynajmniej póki co, jakoś warte uwagi dla mnie. No owszem, mógłbym ulepszyć młotka, żeby mój cios w dół był mocniejszy, ale... a może on potrzebuje światła? Nie, nie potrzebuję. Światło będzie gdzieś w jakiejś ciemnej lokacji pewnie. Dobra, sprzedawco kamieni, pokaż mi, co tu masz. Nowych kamień pewnie nie będziesz miał żadnych ciekawych. W sumie nie wiem, czy to było, ale... wcześniej czy później też trzeba będzie to wszystko powykupywać. Ciem precyzja jest dosyć fajna. Ale zanim coś, to muszę katalizatora ulepszyć? W sumie... strasznie drogi. Nie, dobra. Wykupię wszystkie kamienie od niego, niech już będzie. Nie wiem, czy to mi potrzebne, ale wiecie, no wolę już mieć z głowy to wszystko. Może będzie za to jakiś achievement, czy coś. Nie. Ale można poulepszać to wszystko, więc tak, katalizator. I już więcej nie można ulepszyć. Szkoda. Dobra, to w następnej kolejności będziemy musieli chyba ulepszyć to. Albo precyzję. W sumie precyzja chyba najlepiej. Nawet nosi tą czapeczkę. No tutaj i tak te węgliki rozstawiane, że albo mnie się wydaje, albo da się tutaj wzniecić. A już myślałem, że można ogień wzniecić. I było takie wow, jaki jestem mądry, że sam to odkryłem.
Coś chciałbym zrobić, ale już nie pamiętam co. Dobra, mniejsza o to. Aha. Zobaczymy w ogóle jeszcze statystyki moje, jak bardzo lamię. Zobaczmy. Więc tak. 6 godzin gramy, 52% ukończenia ogólnego. 117 śmierci, nie jest źle. 5 przez utonięć, 24 przez wroga, 53 przez kolce. Widzicie? Dużo obrażeń odniosłem, tylu wrogów. Co? Co to jest? Ulepszone umiejętności 0%. Dobra. Zebrano ogniwa 11. Miejsce na kamienie. Ulepszenia kamieni. Wow. Sporo do tego. I jeszcze 4 umiejętności przed nami tylko. W sumie ciekawe informacje. Dobra, czyli wiem, że w kamiennym lesie, czy tam chyba milczącym lesie oryginalnie też coś jest. Po co ja tu idę? A nie wiem. Ale jakby to powód nie był, to jakoś z jakiegoś powodu tutaj... Dobra, już nie będę się plątał w tym wszystkim, co ja mam do ogarnięcia. Dobra. Starczy tego naprawdę, idziemy już do tego milczącego lasu, czy jakoś tak. I w sumie chyba założę wszystko, co się da, żeby tylko zarabiać jak najwięcej blasku, bo wiecie... Patrząc na całokształt sytuacji, to ten blask jest mi teraz tak potrzebny, że no... Nawet te dwie dodatkowe kule. Będę musiał to ulepszyć później. Aha. Wrogowie mają 75% więcej zdrowia i zadają 75%... na 70, nie 75. Więcej obrażeń. Ale podwójna ilość blasku. Spoko wyzwanie, powiem szczerze. Tak jakby tutaj tego wiatra mogło nie być w jakimś momencie. Żebym się... wróciłem się. W sumie to 75% więcej zdrowia mnie zachęca wręcz do tego, żeby... coś podmienić na tą brawurę, ale... w ten sposób to już będę po prostu ginął w sekundkę. Dobrze idę w ogóle? Tak. Dobrze. Tylko w miejsce, w którym mnie nie było tak po części. To jest ścieżka naprzód, czy poboczniak? To się mówi, że to jest poboczniak. A może ścieżka naprzód? Nie wiem. Wiem, że to miejsce się nazywa żerowisko. Aha. Dobra, czyli tu jest ścieżka fabularna. A, i nie mogę zawrócić. Super. Fajny pomysł, nie ukrywam.
Tylko ja chcę wrócić do milczącego lasu. Aha, czyli cała sekwencja będzie od początku, za każdym razem, kiedy zlamię. Na całe szczęście ona jest prosta. Ale tak czy jak trochę... Taki trochę smutek z tego powodu. Dobra, czyli mogę już wrócić. Fajnie. Najmniej tyle. I w sumie nawet chyba to zrobię, bo jednak... Chciałbym zobaczyć, co się tam kryje w tym legowisku. No oczywiście poza dodatkowym miejscem na kamień. Które mogłoby mnie w sumie zbawić w tej sytuacji. No tak po części. Oczywiście w bitwie o kamień nie będę nosił tych wszystkich utrudniaczy, które mam teraz ze sobą, bo jednak... Mam w sumie bitwę o miejsce na kamień. No ale chyba jesteście w stanie zrozumieć dlaczego. W sumie po co idę górą, jak mogę iść dołem? Przynajmniej teraz. W tym miejscu i w tym kontekście, w tej sytuacji, bla bla bla, wiecie, no wiecie o co chodzi, dobra. Lecimy, lecimy, szybciej Ori. Szybciej. Wejście tutaj jest... Ała. No jasne. I mamy to, po co przylazłem. W takim wypadku zmieniamy. I oni tak chyba nie upuszczają blasku, więc nie ma co tego brać. Na pewno wezmę to i... W sumie... A niech będzie, że spróbuję w ten sposób. Pewnie będę żałował, ale wiecie, no... Trzeba mieć jakieś wyzwanie, chociaż przez chwilę. Potraciłem trochę życia, ale wiecie, no, to nie jest jeszcze problem. Jeszcze może sobie poradzę. Aha, pluiwa. Dobra. Pora na chwilę regeneracyjną. Okej, teraz gdzie była włócznia? Okej, tak, tak. Aha. To był taki element na zwinność palców po części. W zasadzie zestrzel wszystko, zanim się do ciebie zbliży. W sumie ten katalizator chyba zmienił wszystko, jeśli chodzi o mój sposób walczenia, bo dzięki temu używam częściej włóczni, dzidy i w ogóle, no wiecie o co chodzi. Dobra, do widzenia, brawura. Zarzucamy te dwa, no i jest dobrze, tylko... Na pewno jest... Tak. Jeśli chcę iść zwiedzać i jednocześnie zarabiać, to to jest najlepszy sposób. Tak więc zaliczone. I teraz mam tu 75%. Bo w sumie tam nie zwiedziłem, dobra. Jeszcze tylko spróbuję zwiedzić jak najwięcej tutaj, wiecie.
kontynuujemy, póki mamy jeszcze te 10 minut mniej więcej. Dobra, tam lepiej nie wracać, patrząc na to, że jest ten ropny stwór. Wiecie, to strasznie ich nie lubię. Niby nie są jakieś szczególnie trudni, ale wkurzający. Bycia wkurzającymi nie da się im odmówić, więc no. Dobra, czyli tędy w ogóle nie przejdę. Super. I muszę obok tego trutnia, za tego głupiego iść. Dobra, na szczęście mam łuk, to jakoś sobie będę musiał poradzić. Kolejny, serio. Czy oni w tym Ori nie mają nic lepszego do roboty niż rozstawianie ich wszędzie, gdzie się da? Nie mówcie mi, że ja nie mogę tam przejść. Nie, dobra, mogę. Czyli się da też zmylić skokiem tym. Dobra. Tylko... jeśli mam się tam dostać, to ja potrzebuję jakiejś... nie wiem czego w sumie. A dobra, to jest to miejsce. To nie wiedziałem, jak je przejść. W sumie teraz już wiem. Tak, co prawda nie jest dalej idealnie, dopóki nie dowiem się, jak mam to rzucić, żeby to się nie rozbiło, wiecie, ale... dobra, wiem jak rzucić, tylko teraz trzeba to dobrze przeskoczyć i to złapać. Okej. Jak najwyżej oczywiście. Gdybym był odrobinkę szybszy, to bym to złapał. Ale jak nic. Ta moc jest tym czymś, co miało mi pomóc z całokształtem sytuacyjnym. Jestem tego prawie pewien. Gdyby tego dało się to słabiej rzucić i dalej to... gdybym nie wpadł w kolce, to już bym to miał. Super. Ta gra mnie po prostu nie lubi. Mhm. Dobra. Nie mamy kamienia. Super kamień. Powiem wam szczerze, mnie się podoba. Przynajmniej będę mógł teraz dzięki... łatwiej sobie... jak to się nazywa? Łatwiej pozyskiwać wszystko, co chciałem. I tak jak patrzę, to już... naprawdę coraz mniej kamieni nam brakuje do kompletu. Ktoś mówi, że tą grę naprawdę szybko da się... wykompletować i w ogóle. Tak więc mamy jeszcze parę minut, to oczywiście pora pozwiedzać trochę żarowiska. I w sumie opłacało się. Ale wyścigi naprawdę nie wiem kiedy i jak ja będę robił. A. I to nie regeneruje, jeśli się nie kliknie w ten sposób. Okej. Okay. Dom rodzinny? Co? Ja czegoś nie rozumiem. Wiecie co? Albo mnie się wydaje się, albo będę się już uczył kopać w tym piachu całym. To de facto jest chyba umiejętnością, którą chciałbym posiąść najbardziej ze wszystkich. Koro odmarki się
No właśnie. Nawet nie wiem, jakie jest nawet. Wichrowe pustkowie. Aha, czy żarowisko to tam. Ten krótki odcinek, dobra. A. Przez przypadek odnalazłem. Dobra. Gorlek. I piach. Znaczy jaki piach? Ten. Potwór piachowy. Ło. Dobra. Nie, na walkę z robakami niestety potrzebuję tego. Młot jest za wolny. Smutna wiadomość, patrząc na to, że jestem zwolennikiem młota. A, okej. Okay. Żeby to zniszczyć, trzeba chyba uderzyć w to zepsucie. Tak. I jakąś tam energią wybuchową od jakiegoś stwora. Prawdopodobnie w takim wypadku będzie potrzebny mi... No, jak się nazywał? Ten cały... A! Rozpadające się platformy. Fajny pomysł. Dobra. Tylko wracam do młotka. Nie mam zamiaru, wiecie, siedzieć więcej z tą bronią podstawowszą niż jest to wymagane. Tak, jak jakiś piasek, to będzie główną mechaniką. Bo każda lokacja miała swoją i w sumie fajnie tematycznie to powiązali, co jest na pewno na plus w moim odczuciu. Dobra. Tylko, czy poza tematyką będzie to jeszcze jakoś fajniej w ogóle przedstawione? No. To jest oczywiście druga kwestia, która w moim odczuciu jest równie ważna. Oj. Nawet nie wiem, gdzie ja idę tak naprawdę. Ani po co tu idę. Ale jakiś ze wchodzenia mi się po prostu uruchomił, więc nawet nie będę się sprzeciwiał. Mhm. Wlazłem gdzieś się chyba... Nie chciałbym włazić. I widzę kolejnego kamienia. I jakąś wajchę, rzecz jasna. Aha. Okej. W takim też wypadku... Dalej nie przejdę, dopóki nie poznam tajemnicy, jak się pozbywać... Yahoo. Znaczy, jak te, tych bloków piaskowych. Fajne wyzwanie. No, Ori. Okej. Okay. I tak. To się regeneruje od razu. Więc tak. Hop. Hop. No. Czyli te są najmniejszym problemem, szczerze. No. Ja się nie poddam. Zobaczycie. Jak Ori to zniszczy, to dłużej tego nie ma. Aha, czyli jeśli się nie zniszczy całkowicie przez dotyk, to to szybko powraca. Nie, to jest zagadka trudniejsza niż myślałem. O, i proszę, mówiłem, że trudniejsza i od razu to zrobiłem. Aha.
Okej. No powiem szczerze, że to nie jest kamyk dla mnie. Tym razem. Ale nie będę przeczył, fajny. Aha. Po co ja tu idę, to ja nie wiem. Czyżby jakiś przyjazny gościu? Wiecie co, już czas niby się skończył, ale muszę z nim pogadać. Aha. Dobra, czyli muszę znaleźć najpierw kogoś, kto potrzebuje światło. I pewnie gdzieś w odmętach to będzie. Jakbym znalazł kogoś, kto potrzebuje światła, to bym mógł zanieść ten coś, tak? I w końcu bym dostał tą manierkę z wodą dla niego. Dobra. A póki co nowa moc, oczywiście. Feeder. No nareszcie. Co jest? Aha. Fajne. Czyli przez piasek będziemy przełazić jak te robaki. Okej. Okay. No nie będę was okłamywał, liczyłem na to, że może będzie to niszczenie bloków piachowych, ale... Tak też fajnie. Aha, i te grudki złota to jest światło, dobra. Trzeba wszystkie wyzbierać. Trzeba blask, coś to chyba nazywa. Super. Czyli w sumie, zwiedzając tutaj, odkryłem tą moc, której szukałem najbardziej. Wiecie, ile tras to otwiera? Wow. Aha! Nawet przez coś tak... No hej, kolego! Bierę. Wow, dobra. Mamy już zaraz 50 minut, więc chyba... Ja powiedziałem, że chyba bezpiecznie będzie to zakończyć, ale... Nie, ja tak nie mogę. Dobra. Dobra. Czyli w piachu wyzwani będą te robaki, które nie odpuszczą, będą chciały mnie zeżerć. Dobra. Więc muszę szybko chyba przełazić przez to. Okej, czyli tutaj trzeba będzie z tym świdrowym wyskokiem. I tak, i tak, i tak, dobra. Chociaż tym piachem chyba da się przedostać z powrotem gdzieś tam niżej. Wow, no niezłego skuta, żem się zrobił. Wiecie co, nawet fajnie, że zrobiłem tego skróta, bo pozwoli mi to teraz tutaj już sobie powiercić, pozbierać co chciałem zebrać. Nawet dobrze mi idzie unikanie tych robalów. Aha, tu jest wytwórnia.
No ale dobra, wiecie co. Na tym kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!